Stalowa Wola, Heaven, Gentleman Moda, Męska, Fryturnia. Są już na murawie stadionu Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej. Czekamy na stalówkę i trójkę. I witamy piłkarzy stali Stalowa Wola. Drodzy Państwo, miła informacja, tramkarz starszy, stali Stalowa Wola, a to jest rocznik 2006, nie pokonali jeszcze na wiosnę, dziś zwyciężyli Stal Rzeszów 3-1, bramki dwie Cyprian Pchełka.
tym momencie sędzia Madeleine mistrzostwa trzeciej ligi grupy czwartej. Po 45 minutach wspierają piłkę nożną Stali Stalowa Wola. Są to prezydent naszego miasta Lucjusz Nadbereżny, Hany Serwis, Wtórstal, Wtórstil, Rivia, Stacje Paliw. Boisko opuścił grający z numerem 16 Wojciech Bieniasz. A strzelcem grający z numerem 11 Michał Mistrzyk! I numer 18 Tomasz Płonka. Thank you.
I drodzy Państwo, 79. minuta, trzecia bramka dla Stali, a strzelcem grający z numerem 10 Piotr Wroziński! Mecz 33. kolejki spotkań o mistrzostwo trzeciej ligi do zera. Przypomnę, 46. minuta Piotr Wroziński, 64. z rzutu karnego i w doliczonym czasie gry Maciej Wojtak, by rozegrać finał Pucharu Polski właśnie tutaj na Podkarpackim Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli. Początek tego spotkania, godzina, mimować będzie klub sportowy Wiązownica. Tak więc spotykamy się już w najbliższą środę ponownie na meczu Stalowa Wola, Siarka Tarnobrzeg. Tym razem będzie to finał Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Stalowa Wola. Dziś dziękuję Państwu serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Chyba nie ma trenera na świecie, który teraz powiedział coś mądrego i z sensem. Jako zespół trzecioligowy nie mamy prawa tracić bramek w taki sposób. Chyba wszyscy Państwo widzieli, w jakich okolicznościach te bramki padały dzisiaj. To nas troszeczkę dyskwalifikuje jako zespół trzecioligowy, bo to są błędy, po prostu nawet się w juniorach nie zdarzają. I to mam ogromny żal do chłopaków, że tego dopuścili. Wychodzimy na drugą połowę z jakimś planem. Pierwsza akcja praktycznie po rozpoczęciu od środka kończy się bramką. To podłamało. Druga sytuacja, gdzie mamy piłkę do wybicia, bramkarz daje się w dribbling, tracimy drugą bramkę, to praktycznie no nie ma zespołu, który by się po takim czymś podniósł. Gdzieś tam te bramki dwie w końcówce też po naszych ewidentnych błędach, więc no tutaj, tak jak powiedziałem, to na początku no ciężko cokolwiek z sensem wziąć i powiedzieć. Także no przede wszystkim tu gratuluję gospodarzom gratuluję im zwycięstwa, bo na pewno strzelił go całego meczu, gdzieś tam na to zasłużyli, może zbyt wysoko, ale musimy tą porażkę gdzieś wyciągnąć z niej na pewno wnioski, to się łatwo mówi, wyciągnąć wnioski za, miejmy nadzieję, że będziemy, znaczy miejmy nadzieję, no chciałbym, żebyśmy się, udało nam się wyciągnąć ten rewanż za kilka dni tutaj w finale Pucharu Polski. Chcielibyśmy zagrać o wiele lepiej, a przynajmniej mieć bardziej pozytywny wynik, więc tutaj też zrobimy wszystko, żeby do środy chłopaków postawić na nogi. W tej chwili wracamy do Tarnobrzega zbici trochę, z głowami nisko pochylonymi. Czasami ta piłka jest okrutna, ale to nie rozwiązuje tych problemów na dzisiaj. Przegraliśmy 4-0. Wyraźnie zespołem to lepszym dzisiaj. Jeszcze raz gratuluję. To wszystko, co mogę powiedzieć. No z pewnością do dzisiejszego meczu drużyna przystąpiła od razu z zaangażowaniem i naszym głównym celem było odnieść jak najszybciej, raczej zdobyć bramkę, która dałaby nam przewagę. Stworzyliśmy sobie od razu przy pierwszych 10 minutach, mieliśmy dwie, trzy klarowne sytuacje. Niestety nie chciało nic wpaść, ale konsekwentnie cały czas dążyliśmy do celu. Do przerwy skończyło się, wynik był 0-0, na szczęście po przerwie drużyna poszła za ciosem, cały czas szukała dojścia, aby zdobyć tą bramkę, to się udało i następnie dzięki bardzo dobrej grze całej drużyny wpadły kolejne bramki. Także myślę, że wynik 4-0
odzwierciedla to, co się działo na boisku. Także na pewno to zwycięstwo smakuje dużo bardziej od tych wcześniejszych. Drużyna, wszyscy zasługują na pochwałę, na dobrą grę. Także myślę, że do następnego meczu podejdziemy z podobnym zaangażowaniem i z podobnym, chcielibyśmy uzyskać podobny rezultat.